Bociek, Bociek leci, dalej żywo dzieci. Kto bociana w lot wyścignie, temu kasza nie ustygnie. Tego wierszyka Marii Konopnickiej w szkole podstawowej uczyli się chyba wszyscy. I rzeczywiście, widok Boćka lądującego na budynku starej szkoły towarzyszył pokoleniu mieszkańców Brzostku od lat. Nawet najstarsi mieszkańcy naszej miejscowości nie pamiętają, kiedy senior bocianiego rodu założył bocianią osadę w naszej pięknej miejscowości, a mieszkańcy przez lata tak zżyli się z naszym narodowym ptakiem, że gdy 25 lutego w związku z planowanym remontem starej szkoły gniazdo musiało zostać przeniesione, odezwały się głośne głosy sprzeciwu. Że jak to tak? Żeby bociana, dobro nasze narodowe, domu pozbawiać? O powody tego zamieszania postanowiliśmy zapytać burmistrza Brzostku Wojciecha Staniszewskiego. Jakie są powody przeniesienia gniazda bocianego z budynku starej szkoły? Chcemy jak najszybciej rozpocząć remont tego budynku. Jesteśmy po procedurach przetargowych. Został wyłoniony zwycięzca. Lada dzień będziemy podpisywać umowę i ruszą prace remontowo-adaptacyjne przy budynku starej szkoły. W związku z powyższym musieliśmy usunąć gniazdo bocianie, które znajdowało się na kominie, który notabene też będzie cały przebudowany wraz zresztą z poszyciem dachowym, które też ulegnie zmianie. Także ze względu na prace budowlane po prostu musieliśmy to bocianie gniazdo z budynku starej szkoły zdjąć. Też muszę powiedzieć, że z łezką w oku na to patrzę, bo też mocno związany jestem z tym faktem i z tym bocianem, który tam przylatywał. Choć jak się dowiedziałem ostatnio od ornitologa, ponoć w to samo miejsce ten bocian rzadko kiedy wraca. Zwykle tam jest wymiana pokolejowa. Czy bociany zostały poinformowane o tej zmianie? W związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie i trudną sytuacją w Syrii nie mieliśmy możliwości skontaktowania się z naszymi bocianami. W związku z powyższym informacja nie została doręczona. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że nasze bociany nie przejdą na ciemną stronę mocy i w zaistniałej sytuacji nie zaczną współpracować z ISIS. Akcja przesiedlenia bocianiego gniazda i jej rozmach poraził wielu mieszkańców. Wszak uczestniczyło w niej tyle zastępów straży pożarnej, że zaczęto się nawet zastanawiać, czy cały budynek nie jest przypadkiem przenoszony. No ale cóż, takie procedury teraz podobno są. Najważniejsze, że boczki mają nowe lokum i to całkiem niedaleko od starego. Parę metrów za szkołą postawiono dla nich maszt. Tylko czy przypadkiem nasi skrzydlaci przyjaciele nie nabawią się na nim zawrotów głowy? Cóż, miejmy nadzieję, że to lato nie będzie zbyt wieczne. Póki co, każdy, kto czuje mocne przywiązanie do byłego gniazda, może sobie zabrać jego kawałek, który leży na placu zabaw. Historia zna już przypadki, że ludzie brali kawałki muru na pamiątkę, więc dlaczego nie kawałki gniazda? Na pocieszenie burmistrz Brzostku dodaje, że w naszym miasteczku inne ptactwo chodzi po kominach będących w dużo gorszym stanie niż ten na starej szkole i jakoś nie narzeka. Miejmy nadzieję, że tak samo będzie i z naszymi kochanymi bocianami. Bo według wyliczeń co piąty bocian na świecie to Polak. A patriotyzm i ochrona dziedzictwa kulturowego jest teraz bardzo w cenie.